Witam wszystkich hodowców, hodowczyni na moim kanale. Dzisiaj taki krótki film. Wpadł nowy gołąbek, Budapeszt siwy. I no, i siedzi, patrzcie, taki. O. Widać go na kamerze tam. Tego portowego też wymieniłem na dwa tygrysy. Przyjadą za dwa, jakiś tydzień, dwa, jak będą miały jeść i popierzone już będą. Tam pan na strychu trzyma, tam będzie jeszcze lepiej miała, bo u mnie to na furmę na pogrzebniku nie umiała. Więc no, więc oddałem. Niech se trzyma. Chcę chociaż, żeby jeden lęk mu uchował. Gołąbi. Nie ma problemu, te dwa tygrysy się opłaca. Bo ten on tak trzeba by uciekł i ten szydak. A to będę miał dwa młode tygrysy. No, ten pan chciał. Nie, mi niepotrzebny ten gołąb, bo on też raczej by uciekł ode mnie. I to na pewno miał bardzo blisko do domu. Łomża to 170 km. Taki stary gołąb. To w ogóle nie powinien mieć problemu. Ale on też ponownie był taki stary, jak pisaliście. Nawet ten pan też tak stwierdził, że on stary, to on tak bardzo aż nie jest. I no. Mam taki krótki filmik, no. Budapeszt na plus. Już był tu na kratce, nie uciekł, więc chyba zostanie. Zobaczymy. O, szymel. O. Mówię, gołębie jakoś dziwnie przerażone są, odkąd były, odkąd ten Budapeszt przyleciał. Mają już dosłownie wszystkiego, co się zrobi. Taki Budapeszt. Mam nadzieję, że zostanie. Aksamit to się sparzy z jakimś. Aksamica, no to do tego siweczka się weźmie, no co. Siweczek już bardzo zainteresowany samicą. Znaczy gołębiem ogólnie. Bardzo zainteresowany. Więc no, chciałoby się sparzyć. No bo to wiadomo. Każdy gołąb ma prawo być zainteresowany związkiem. No, on jest bardzo zainteresowany. No dobra, pozdrawiam. Taki krótki, mówię, bardzo krótki film. Wpadł Budapeszt. Tu w lot, widzicie dzisiaj jak to chodzi. Tutaj siedział, tu Budapeszt. Ma nie inne moje chodzą. O, już go ganiają, już. Fruwa z powrotem. Szymel, o, i teraz będzie z powrotem fruwał. Powodzenia gołębiowi. Tłuką tego Budapeszta, on pewnie zaraz znowu tej wypierdzieli tu. To nawet widzę, że ten mój młody, ten ala tygrys. No to jest tygrys, tylko że no, ala pocztowy. To widzę, że jest bardzo nim zainteresowany też. Propozycją, no, bycia w parze. Goniłem go dalej. Opukałem, bo chcę, nie chcę, żeby wyszedł, może na filmie wyjdzie drugi raz. Moja Budapeszka jak tak, taka zjała, jak tak. Wyszła taka napęczniała i broniła dzieci. Usiadł Budapeszt, tego szymla nie ma, to jest spokój na razie. Ogólnie widać na razie. Siedzą i nic nie robią. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, bo mam mało baterii. Do zobaczenia w kolejnym materiale, pa pa.